Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem cydr od Strongbowa w nowym smaku tropikalnym, 4% alkoholu. Wiecie co, no ładnie to przynajmniej wygląda jako taką. Nie ma sztucznych aromatów, słodzików i kolorów. Cydr jest z mango i ananasem, z sokami i naturalne aromaty. To jak nie ma sztucznych, to są naturalne, tak? Sztuczne, jednoznaczne z naturalnymi, tak? No ale co nie to. Czyli mam w składzie wodę, sok jabłkowy z koncentratu, cukier, sok owocowy z koncentratu mango i ananas, kwas jabłkowy, naturalne aromaty, przeciwutleniacz sodium metasulfate, czyli siareczka. No i tyle, wiemy. Otwórzmy, zobaczmy jak to jest. Twardo się otwiera. Okej. No rzeczywiście jest mango. Jest mango z takim drugoplanowym ananasem. Bardzo jasny. Bardzo jasny. Klarowny. Niewielka pienka. Tak. To mango i ananas tak troszeczkę sztucznością. Przynajmniej takie wrażenie mam. Powiewają. Zobaczmy. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest słodkie. Ale zaraz za momencik. No już takiej słodyczy nie ma. Gdzieś to ucieka. I jest. Jest taki troszkę słodszy, ale prawie że wytrawny cydr. Całkiem taki klarowny, przyjemny w odbiorze, odświeżający. Te smaki mango i ananasa są w miarę soczyste. Ten sok jabłkowy jest taki trochę nieśmiały. No ale tworzy bazę tutaj, no jest okej. Niestety na koniec jest takie jakby lekkie uczucie sztuczności tych aromatów. Ale ogólnie myślałem, że będzie dużo gorzej. Całkiem fajnie się to pije, sesyjne jest, odświeżające, soczyste, także okej, można spróbować. Szczególnie te osoby, które lubią owocowe cydry, to tak, myślę, że będzie smakować. Nie jest aż tak słodko, a w miarę soczyście, przyjemnie, tropikalnie. Jest ok. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak w miarę podoba mi się ten cydr. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. I oczywiście możecie przesłać ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.